Jesteśmy właśnie u wybrzeży Panamy, gdzie najprawdopodobniej odkryto trumnę słynnego odkrywcy Sir Francisa Drake'a, złożoną do morza ponad 400 lat temu. Jesteś pewien, że chcesz zbrukać szczątki swojego przodka tym czymś? Zbrukać, dobre. Czyli co, wierzysz mi? Cóż, poszperałam w źródłach i wygląda na to, że Francis Drake nie miał dzieci. Źródła mogą się mylić. Na przykład nie da się zbrukać pustej trumny. Co tu jest grane? Ty, szelmo. Co to? No, pokaż. Nie, wykluczone. Mowa była o trumnie. I już. Chwileczkę, gdyby moja stacja nie sypnęła groszem na ekspedycję, nigdy masz swój materiał, tak? Przypominam, że podpisałeś umowę, Drake. Mam prawo to wszystko zobaczyć, wiesz? Przez chwilę nie mów nic. Sally, mamy problem. Śpiesz się. Dobra. Co tu się dzieje? Piraci. Piraci? Tak, tacy współcześni. Nie biorą więźniów. No, przynajmniej mężczyzn. Zaraz, czekaj, o czym ty mówisz? A nie powinniśmy wezwać policji? No, świetny pomysł, oczywiście, gdybyśmy mieli kwity na bycie tutaj. Co? Jak nie chcemy trafić do panamskiej ciupy, to musimy to jakoś załatwić. A co jest gorsze? Widać, nie byłaś nigdy w panamskim więzieniu. Poradzisz sobie z tym? Jak w aparacie, no. Celujesz i wciskasz, no, tak? Zuch, dziewczyna. Do dzieła! Jak oni nas tu znaleźli? Chodzili za mną od dawna. Myślałem, że ich zgubiłem. Czym ich tak wkurzyłeś? To dłuższa historia. Wchodzą na pokład! Co to to nie? Sali, gdzie jesteś? Prawie go miałem! Zadarłeś się z tymi radę. Strzelić go! Co musiało boleć? Hej! Wybuchnie! Skaczemy! Tak. Zaczekaj! Co robisz? Okej.
Okay. No dawaj! Leć! Dobrze. Wystarczy zostawić się na minutę samego. Panowałem nad sytuacją, póki nie wysadzili statku. Żyjesz? Bez kozetki się nie obejdzie. O, przecież to nasza piękna i utalentowana Elena Fischer. Pierwszoplanowy pochlebca. Nie, wolę trzymać się na uboczu. Victor Sullivan. Żeby was... Zabierajmy się stąd, zanim wezmą posiłki. No i? Prezent od Sir Francisa. Czyli znalazłeś trumnę? Chwilunia, czy to jest to, co myślę? No, dziennik Drake'a. Sfingował śmierć, jak przypuszczałem, Sally. Szukał czegoś ważnego. Tak, zachowajmy to lepiej dla siebie. To chyba należy do pana. Chętnie zajrzałabym do tego dziennika, panie Drake. Słuchaj, gdy Drake wpłynął na Pacyfik, wziął Hiszpanów z zaskoczenia. Przejął ich statki, mapy, listy, rozumiesz, dzienniki, a wszystko, wyobraź sobie, spisał w tej książeczce. Aha, czyli... Ale... Jak wrócił do Anglii, królowa Elżbieta skonfiskowała mapy i dzienniki łącznie z tym i kazała całej załodze milczeć. Aha, a więc? Drake coś odkrył w czasie tej wyprawy, Sally. Coś tak sekretnego i cennego, że nie mogło wyjść na jaw. Dobra, Nate, daruj sobie tę pasjonującą historię i gadaj po prostu, o co chodzi. A ty od razu byś chciał do sedna. Musisz mieć niezłe branie. Żadna nie narzekała. No dobra, przejdę do rzeczy dla ciebie. No? To cholerne Eldorado. No, szukał nie byle czego. Napisał więcej? No, nagle cię to interesuje. Tak. Niestety, przykro mi bardzo. Brak ostatniej strony. Mówię ci, Sally. To jest to. Nasza wielka szansa. Tak. Ale mamy tutaj mały problem. Tak, mówię, przecież wybuchła. Na dnie. Nie, przecież pokryje to polisa, tak? Nie, kamera przetrwała, nie martw się o nią. Jest na chodzie. No co ty, potrafi o siebie zadbać. Sam widziałem. Dobrze, idź i powiedz jej, jak chcesz, że właśnie znaleźliśmy złote miasto. Wszystko wypaplę swojemu producentowi. Daj spokój. Nate, ufasz mi? Powiedzmy. No. Bo pewnie będziemy się ścigać o ten skarb z połową świata, jeśli jej nie pogonimy. I to teraz. Gentleman z ciebie, Sally. Wiem. Przykro mi. Zrozumie. Nie, nie obchodzi mnie przekroczony budżet. Nie. Zrozum. To może być, czy ja wiem, największy news roku. Hej. Nie, wcale im nie ufam, okej? Dlatego musimy działać. Przyśnij operatora, a obiecuję ci, że... Sukinsyn. Hej! Mogłam to przewidzieć.